Tak jest, mordeczki. Premiera mojej piosenki już w najbliższy piątek o 17:30. Wyszło kozacko, nie możecie jej przegapić, dlatego zostawcie subika z dzwonem i wyczekujcie. Siema, siema, tutaj Tori. Hej, z tej strony Ross, chciałbym z góry podziękować za zaproszenie do odcinka. Dzisiaj pokażemy wam top 6 skinów, które każdy gracz Brawl Stars chciałby mieć. No może prawie każdy, bo niektórzy je mają, ale jest to rzadkość. Jak wbijemy pod tym odcinkiem ponad 1000 lajkaczy jeszcze dzisiaj, to jutro postaram się wrzucić wam kolejny materiał, a jak nie wbijecie, to po prostu wrzucę go dzień później. Polecam też subnąć mój kanał oraz kanał Rosta. Myślę, że wrzucamy ciekawe odcinki i warto to zrobić. A teraz już nie przedłużam i lecimy. Na szóstym miejscu mamy króliczka, do Penny. Był to skin, który pojawił się w Wielkanoc, zdarzało się też, że czasem pojawiał się w inne dni, ale to rzadko, więc nie każdemu udało się go kupić. A skin ten jest bardzo ładny, co więcej, kosztował tylko 59 gemów, bo był na przecenie. Pewnie Supercell do sklepu doda go dopiero na Wielkanoc. Na piątym miejscu dałem Phoenix Crowa, umieściłem go tutaj, ponieważ żeby go posiadać, po pierwsze trzeba mieć Crowa, czyli legendę, co nie jest takie łatwe, a po drugie trzeba mieć 300 gemów, bo tyle właśnie on kosztuje. Wiele osób chciałoby go mieć, ale nie mogą sobie na niego pozwolić właśnie z tych dwóch powodów. A czwarte miejsce zajmuje Star Shelly. Jak pewnie wiecie, zdobyć ją można było tylko w 2018 roku, a wtedy spora część graczy Brawl Stars jeszcze po prostu w tą grę nie grała i nie miała możliwości, żeby dostać tego skina. A trzeba przyznać, że nie dość, że jest rzadki, to jeszcze bardzo ładny. Trzecie miejsce zajmują trzy świąteczne skiny, które możliwe, że wrócą właśnie w te święta, bo od czasu poprzednich świąt nie pojawiły się one jeszcze w sklepie i co za tym idzie, mało kto je posiada. Ja grałem wtedy, jak one były, ale niestety nie miałem gemów i żałuję, że ich nie kupiłem. Teraz jak wyjdą, to na pewno zakupię Santa Majka. Drugie miejsce w dzisiejszym filmie zdobywają dwa skiny z chińskiego nowego roku. Są to Dumpling Daryl oraz Leon Dance Brock. Jest jeszcze co prawda chiński skin do Colta, ale on już wrócił do sklepu, więc nie jest tak rzadki. A te dwa cały czas od chińskiego nowego roku nie były do kupienia. Zwłaszcza skin do Brocka jest przekozacki, jeden z lepszych w tej grze i bardzo chciałbym go mieć. A zwycięzcą w dzisiejszym odcinku jest nie kto inny jak Gold Mehabo, czyli skin, który kosztuje aż 50 tysięcy Star Pointsów. Żeby go mieć, trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu na grę, posiadają go na razie tylko topowi gracze. Może nie jest on aż tak ładny, ale samo to, że jest bardzo rzadki, robi wrażenie. No nie wiem jak wy, ale mi się jeszcze nie zdarzyło grać przeciwko temu skinowi. Jak chcecie, żebym przypiął wam serducho, to napiszcie w komentarzu, czy macie jakiegoś skina z tego odcinka, które dzisiaj mówiłem. Ja posiadam króliczka Penny oraz Star Shelly. Przypominam o zostawieniu subika na moim kanale, lecimy po 100 tysięcy. No i wpadajcie też do Rosta. A więc w tym materiale to było na tyle, dziękuję wszystkim za uwagę, mówi do was oczywiście Rost, trzymajcie się i do usłyszenia. Nagramy w sumie nawet razem odcinek tak samo na kanał Rosta, więc możecie tam zajrzeć. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się, siemanko!